Siema. Siema. Lecimy na mecz. Tak. Siema drużyna. Siema. Do Gniewkowa lecimy. Wielka ta drużyna. Gotowi? Tak. Wygramy? No pewnie. Musimy, nie? No pewnie. To lecimy. Tymczasem. Ile mamy? Jakieś 12 km do Gniewkowa. Pierwszy raz te zawody będą w Gniewkowie. Kuba już nie broni na bramce, jest teraz w polu. No ja wybrałem się dzisiaj kładem, dlatego że jadę też na zawody i tak głupio samochodem na zawody pojechać. Jestem ciekawy, czy Sławek będzie brał udział w tych zawodach. No i czy Tomek. Olek na swojej Yamaha 250. Zaparkowałem. Tylko nie strzel się piłką tu w niego, nie? To jest maskotka drużyny teraz. Kład. Nie, Kuba? No i jesteśmy. Patrz, to jeszcze sobie tutaj znowu podjazd zrobię, jak będę ten, ale nie po boisku, nie no, leciutko pojadę. Ale będzie zimno. Witam. Jeszcze jakbyś wziął moją bluzkę, to był bardzo ciężko. Jeszcze się nie ściągaj, bo zimno. Dobra, dobra. Rozgrzewka przed turniejem i przechodzę na inną kamerę. Trzymajcie się. Zaraz grają, a nie wiadomo jeszcze z kim. Będziemy grali 7-7, ale nie ten mecz. Dlatego, że tu zagramy tak jak tydzień temu 6-6, bo rejs ma tylko 6 osób, tak? Więc ten mecz gramy 6-6, dwa pozostałe, albo 3, zobaczymy. Będziemy grać normalnie 7-7, dobrze? Zaczynamy tak, Adam z Kasprem dogadać się, jak będą 3 mecze, no to ostatni mecz pobroni się po pół. I teraz tak, bramkarz w bramce, gramy po 6, tak? Czyli to samo ustawienie co tydzień temu. Dwóch z tyłu, dzisiaj zacznie z Myślak z Kubą, tak? Ja na lewej. Dwóch teoretycznie w środku, ale Olaf bardziej z prawej. Tak? Mati bardziej środek i lewą stronę, tak? I Antek z przodu, tak? No ty, no bo ja jestem na obronie. Okrzyk, dawać. Okrzyk sobie zrobimy. Kto wygra mecz i wszyscy kujadą, no. Kuba. Kto wygra mecz? Ustawiamy się. Kujawia wygra mecz. To czekamy teraz na wynik, na jakość meczu. Kuba pierwszy raz w polu, na obronie. Czekamy.
na otwarcie pierwszego meczu. No, mecz się zaczął, już 6 minut, dobre, przegapiłem. Spokojnie Kuba, zablokuj go Kuba, dawaj blisko niego, blisko niego, blisko niego. Tak jest, blisko, blisko. Kuba, o dobrze, dobrze. Do drożni. Odpal, odpal, zobacz, Maty biegnie, Maty piłka. Dobre podanie, ale... Dawaj, dawaj. Nieporozumienie. Blisko Ola, blisko gościa. Próbuj zagrać, uciekaj do przodu. Jest mnóstwo miejsca. Blisko, blisko gościa. Oj, to jeszcze jakaś akcja tutaj będzie. Ojej, no nagrałem, ale 2-1. Dobry mecz, panowie. Nie było źle. Przypadek tylko ta bramka druga. Nie, Kuba? Zaraz zaczyna się drugi mecz. Mam nadzieję, że już będzie wygrany. No muszę bardziej Kubę przyobserwować, jak tam mu idzie na obronie, bo to obrona jest. Mówią w polu, ale to jest obrona. Lada moment się mecz zaczyna. Idę nagrywać. Proszę pana, a to pana ten kład? Mój. Bo ja chciałbym się przejechać. W żadnym wypadku. To jest za mocny dla ciebie. A tak z 15 lat, jak będziesz miał. O, to jeszcze sporo. Tam model cię układa. 700. Dziecko chciało tym 700 się przejechać moją. No, zaczynają. 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 Nie wiem, z kim gramy. Z małym piłkarzem. Mały piłkarz. I mały piłkarz, i Kujawia. Kuba tam gdzieś. Na obronie. O! Dobre to było. Dawaj Antek za nim. Uj, niebezpiecznie, niebezpiecznie. 1-0. Kurde. Czemu jak ja nagrywam, zawsze nagrywam jak przed tym? W tamtym tygodniu lepiej im szło. Ale strata. Kuba, dobrze. Kuba znowu. Dobrze. Jakaś akcja? O, przestrzelone, ale to taki niby strzał, niby podanie. Niby strzał, niby podanie, ale dobre. Mokra jeszcze jest ta prawa? A ja też się na biało brałam. Jaka jestem. Bym się usiadła. Kuba, biegnij! Dobrze, bramkarz, ale to dobitka, ale poza. Adaś, okej, okay, Adaś, super, ale wychodzimy do piłki, kasujemy. No i od bramki, od naszej. Do przodu mi uciekaj. A tak bliżej środka. Przed gościa, żeby się ugadam zagrać. Graj. Za nim, Joachim, no za nim! Kuba, bramkarz. Zobacz, przewaga. W dobrym miejscu zawsze Kuba się ustawia. Kopa ma też niezłego. Gramy! Jest! Gol! 1-1. Piękna akcja. Trenera, te podpowiedzi wszystkie dobre były. No ja też, wiesz.
Dobrze. Ale idziesz, nie. Cofaj Antek, cofamy. Kuba, cofaj się. Blisko Mati, nie uciekaj od niego. Dobrze Kuba, dobrze. Dawaj, o Kuba, kurde. Dawaj. Tak jest. I nasza. Wiśnia, kopet. Mati, nie odsuwaj się od gościa z piłką. Tak widzę, że Kuba cały czas w dobrym miejscu jest. Jakby wiedział, co w trawie piszczy. Kuba z autu. Rzut rożny, tak? Kuba nie, Kuba chodź już bliżej środka, chodź. Oleg nie, Oleg też do tyłu, pojadą zaraz. Brawo, spokojnie. Jest! Dwa jajo, jeden. 2-1, no piękne to było. Nie? Czy tam? Bardzo piękne. Jakim, chodź. Aż nie wierzę po prostu, nie? Że to weszło tam, nie? To w twoim stylu ta bramka, nie? Wiedziałem. Oni się musieli rozgrzać po prostu. No. Małą rozgrzewkę mieli, po prostu za małą. Prowadź sobie i zobacz, prowadź. Antek, troszkę niżej. Zobacz, przewaga. Skocz, Antek, skocz. Cofaj teraz. Kuba w dobrym miejscu znowu. Antek, gościu z tyłu sam stoi. Ale dobrze, bo go blokuje, dobrze. Nie tak jak reprezentacja Polski. O, widać, że chcą grać. Do końca, Antek, dawaj! Dawaj! Mają pomysł na ten mecz. Dawaj! Brawo, do końca! Ole, dobre to było. Do końca, aż mi to zobacz, idziesz! Idziesz! Wszystko! Do końca! Dawaj, Antek, cofaj teraz! Kurczę. Myśla, cofaj! Emocje! Kuba też w dobrym miejscu. Ale nie dostał się do piłki. Idą prawym skrzydłem. Ole, kurde! Tu by mogło być. Antek! Nie wchodź do bramki aż tak. Mogłoby być 3-1. Już blisko. Dawaj Antek. A tutaj się przepisy zmieniły, jeżeli chodzi o wyrzuty autowe. Zmienili przepisy, że rękoma teraz są wyrzuty. Już nie mogą wykopywać z autu. Czyli po to zrobili, żeby się szybciej młodzi uczyli. O, łatka. Że już to przerobiliście, ja nie miałem pracy. No też prawda, że... Rzut dla nas. Już, było do siebie, dobrze. Dawaj. I się odwróć, Antek, tak? Już, dawaj. Do końca, brawo. O, ale kiwka. Jedna, druga, trzecia leży. Ale walczy do końca. Należąco. Dobrze. I Kuba znowu w odpowiednim miejscu, bo przeszkodził przeciwnikowi. Zdezorientował się przeciwnik, co ma robić. I o to chodzi. Kuba do bramkarza. Zobacz, Mati.
Cofaj. Dobrze, Kuba, dobrze, poświęcenie. Piłka, cofaj teraz, żeby nie strzelił. Ojeny, przem, 2-2. Ale coraz lepiej grają. Są pomysły na tą grę. Już chłopaki się dogadują. Do końca! Jest! 3-2. To się nie udało, to tak musiało być. Nie, no to jest to, nie? To jest poziom. Tak. Z Albanią. Ale jak widać już, nie? To jest tam widać, no. Tak, ja się nie znam, nie? No bo ja się nie znam. No, to widzę, jak grałem, jak to ładnie podałem do siebie. Jak się nie znasz, jak wiesz, kiedy jest spalony przecież? Nie wiem. Wiesz? Nie wiem. Nie wiesz? Ja też nie. Ale nawet to nic nie szkodzi, że nie wiesz, bo ja też nie wiem. Dawaj, ja wpisuję się. To mało kto wie, co to jest spalone. Do końca, Mati. Do końca, Olek. Dobrze. Podanie. Do końca. Cofaj. Piłka, Antek. Widocznie, Olek. Brawo. Ojeny, 3-3. 3-3. No to musimy teraz, kurczę, przebić to. Antek, to przygląda ci się. Oni przewagę mają z przodu. Gaz, Antek. Kuba, dobrze. Weź. Kuba, cofaj tam. Pilnuj go, dobrze. Dobrze. Kuba przytomnie. Pressingował do końca. Ola, obserwuj gościa. Pij i obserwuj towarzystwo. No te mecze coraz lepsze. No dawno ci nie było. No. Chodź, Antek. No bo nie było zresztą tych turniejów. Jeden był, nie? Ostatnio. Nie było. Ale jestem, teraz jestem. Ja tym przyjmij, zobacz co jest grane, zobacz. Za miesiąc też będę. Już to tydzień. A. Już się ucieszyłam, że za miesiąc. No właśnie, jutro. Tak, jutro też. Ale my nie, jest? My nie. Cześć tamten. Gdzie? Żeby nie grali. Cześć, tak. Po jednym dolarem zawsze. To właśnie ty. Jak się skończy ten mecz? Muszę się zapytać z trenerem. Nie, u nas. No, jak ja u was. Tak, bo my jesteśmy gospodarzami. Ale idzie. Pogubił się troszkę, ale szedł jak burza normalnie. Jest! Ojeny, ale. Ale okazja. Brawo! Głowa do góry. Piękna akcja. Antek, myślę, tam na spokojnie, tak? Tam na spokojnie. Bardzo dobrze, ja widziałam na ostatnim turnieju, jak sobie radzi. Chyba do tyłu trochę. Ja go nie znam, nie wiem. Ja też nie wiem, kto jest rodzicem. Nie wiem. I dom! O, bramkarz! Ale strzał piękny, spokojnie, uspokój, dobrze! Dobrze, jest! 4-3! Nie, no taki mecz, to tak, no. Super robota, normalnie. Ile do końca? 8 minut? Bo 20 gram. Kurde, to jeszcze emocje będą. 4-3. Blisko, zabieraj, zabieraj. Przez 8 minut jeszcze może się dużo wydarzyć. Bo to nie gra reprezentacja Polski, tylko Kujawia. Tu może się dziać. Tu może się zadziałać. Zadziać, przepraszam.
The Argentine. Jej! Ale grają jakieś akcje. A ty po co? Po co się cofasz? Obserwujemy. Kuba nie, Kuba. Kuba. Stój i czekamy. Źle, źle Joachim. Kepa, kepa. Teraz się lepszy. Brawo! Aż mnie zatkało po prostu w tej akcji, ale akcja była świetna. Przeciwnej drużyny. Aha, no do końca! Ujeny! Dzisiaj nie ma dnia po prostu. Kolejna ten szansa na bramkę, już by było 6, już by było 3, no ale 4-3 mamy. Dwie bramki nam przeszły obok, no po prostu już coś tam nie wyszło. Boże, jeszcze tyle będzie meczy i tyle wygranych, przegranych, że... No rodzice też się denerwują, przeżywają. O! Nie! Ale słupek boczny. Dużo było, mnie brakowało, ale... Ja lubię oglądać tych meczów już teraz. Ja jeszcze emocjonalnie podchodzę bardzo. Ale ja też, no nie to, że mnie tam coś boli, ale ogólnie się też tak tam. Ale ja przeważnie na komercję. To nasi cały czas pressingują. Tutaj widzę, że w ataku tutaj nie wiem jak ma na imię ten chłopak. Ten tutaj co dwa razy niszczy. Antek. Widzę, że sobie bardzo dobrze radę daje w ataku. Niski zawodnik, gol, fajnie, jest, 5-3, ale akcja, normalnie. No, tak, ale akcja. Jeszcze 5-3, rewela, ale mecz, co? Tak jest. Kuba? Mecz super, co? Oni słabi są. Słabi? Aha. Olafa? Słabi są. Ten blond, ja mylę. Ale to co słabi nie są. Znaczy imionami, bo aha. Generalnie... No. Jeszcze z 5 minut do końca, 5-3. Przeciwnicy jak gdyby się skupili na swojej połówce. Olaf, zejdź tam. Joachim. Nie mogą wyjść ze swojego pola. Kuba ma zmianę. Powoli rozgrywają przeciwnicy. Mały piłkarz. Zmyślak ty zmyślak. Nie podskakuj. Nasi chyba grają już na czas. Tak. 20 minut mecz, jeszcze no z 2 minutki jeszcze. Siedź blisko Joachim. Mam, bo czas mam na kamerze. No już, no patrzcie jeszcze. Ostatkiem sił drużyna przeciwna próbuje. Ale nic, a jeny! Bramkarz, mały błąd. Dobrze, poprawka. Bo jeny. Nie, super. Udało się, 5-3 nadal jest. Ten mecz cały wam puszczę, bo warto. Cały czas coś się działo, widać, że... O, jest. Dobrze. Taki nasz mały Lato. Oj. Przeproś Joachim. Maty Pedde, chodź. No już nikt nie przesadza, żeby tak boli. O Jezu.
ochraniacz gdzie? No. Ante, Zmyślak. To nie ma miękkiej gry. Zmyślak. Ale ci powiem, że to nie spowolniliśmy tą akcję. Każdy nieraz, która dostanie, ci powiem, to okay, on ma ochraniacza, a jeszcze tak. Ante, a nawet jak przyjąłeś, to tu już długo ci było to podanie. Okej, okay? Jak najszybciej to zrozumiesz? Pamiętasz, jak on wleciał? Kończymy ten mecz. Czy będzie 6-3? Czy będzie 5-4? Bramkarz, obrońca nasz. Idziemy. Nie no. Joachim, zejdź. Kuba znowu jest już na boisku. A co się stało? Nie wiem nawet, czy tu sędzia jakiś jest. Bez sędzi? Ja jestem sędzia? Teraz? A nie mam gwizdka. A, gwizdać to trzeba umieć. Jak to mówi klasyk? No chyba jeszcze coś już powinno się kończyć mecz. Według mnie, ale może jeszcze z minuta. No jest 5-4, no. 5-4, ale już zaraz koniec meczu. Czyli i tak jest wygrany w ładnym stylu. Na ty, na siebie. Kuba. Na lewo. Oleg. Na prawą stronę. Pomocy! Trener już zmienił tutaj rozstawienie. I to się nazywa dobra reakcja. Oj! Dobry blok. Oj, tu się... A, rzut rożny. No już by mógł się kończyć ten mecz. Bo chciałbym już odgwizdać zwycięstwo, już się nie denerwować. 5-4, no. Ja to życzę reprezentacji Polski, żeby tak grała. Z takim zaangażowaniem, poświęceniem. Co tam się dzieje? Z pomysłem na grę, bo tu widzę, że są pomysły. Nic nie dzieje się przypadkowo, a nawet jak się dzieje, to tego nie widać. Wszystko wygląda na przemyślane akcje. O, tu bramkarz wyszedł głęboko w pole. Mógł to być jego błąd. Bo widzę, że napastników mamy coraz lepszych. O, jest bramkarza, dobrze. Widzę, trener tutaj nie śpi. Wie co, gdzie i jak. Koniec meczu chyba. Super mecz. Wygraliśmy? Tak, 5-4 wygraliśmy. No to słuchajcie, to ja się żegnam z tego pięknego stadionu w Gniewnowie. Do następnego meczu lub do następnego turnieju. Nara, trzymajcie się, tam sobie zawodnicy dziękują. Super mecz był. Przybili sobie piątkę również trenerzy obydwu drużyn. No i pięknie, w pięknym stylu wygrane. Może jak szliśmy do mamy, to nie zauważymy. Trenerze, widzę, że teraz ta drużyna to jest naprawdę dobra. No co, dwie minutki czy? Tak, no. Dobra. Dobra drużyna teraz, co? Kurczę. No już rosną, więc... No, ale widzę, że ten atak mamy i tą obronę rozwiniętą dobrze, nie? Jest... Też podział drużyny też swoje zrobił, nie? Tam wyłoniliśmy tą 14 i... A, i razem oni już współpracują, nie? Aha. Super. Robi to robotę dobrą i efekty, nie? O to chodzi. O to chodzi.